Europe Direct Słupsk to projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europe Direct Słupsk w latach 2021-2025. Celem Europe Direct jest przede wszystkim komunikacja z mieszkańcami, przekazywanie w różnych formach rzetelnej informacji osobom zainteresowanym tematyką Unii Europejskiej. Przybliżamy mieszkańcom tematy ważne dla każdej Europejki i każdego Europejczyka. Organizujemy w tym celu konkursy, debaty, a nasz mobilny punkt można spotkać w różnych miejscach w regionie, gdzie zawsze znajdziecie ciekawe publikacje o Unii Europejskiej. Przygotowujemy dla Was programy w telewizji Słupsk, redagujemy wkładkę Kierunek Europa w Przeglądzie Słupskim, uczestniczymy w wielu wydarzeniach. Zapraszamy! Spotykamy się również z młodzieżą na lekcjach europejskich. Zapraszamy do odwiedzin naszych mediów społecznościowych, strony internetowej oraz do kontaktu bezpośredniego w naszej siedzibie. Biuro stacjonarne Europe Direct znajduje się w siedzibie Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 19. Wśród wielu działań Słupskiego Punktu Informacji Europejskiej jest również realizacja edukacyjnych programów telewizyjnych w partnerstwie z Telewizją Słupsk. Rozmowy o przyszłości Europy to nazwa nowego cyklu programowego, będącego ważną ideą, otwartą dla wszystkich obywateli i realizowaną we współpracy z partnerami projektu, którymi są Miasto Słupsk, Powiat Słupsk, Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Damnica, Gmina Kępice. W rozmowach o przyszłości Europy bierze również udział młodzież z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku z klasy o profilu europejskim. Każdy z nas ma prawo do wypowiedzi i prezentacji swojego wkładu w dorobek Unii Europejskiej oraz korzyści, jakie z tego członkostwa czerpie. Zatem porozmawiajmy o przyszłości Europy. W dzisiejszym odcinku programu Rozmowy o przyszłości Europy porozmawiamy o pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy unijnych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Wiodącym tematem audycji będzie edukacja, przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodów przyszłości, wymiana międzynarodowa, wyjazdy studyjne i programy kreowane w kontekście potrzeb młodych ludzi przez Unię Europejską. Aby zgłębić temat, udaliśmy się do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, bowiem organem prowadzącym dla tej placówki jest samorząd powiatowy, a w popularnym rolniczaku dostępne są kierunki kształcenia, które dają szansę na atrakcyjną pracę w przyszłości. Placówka ta w aż 9 zawodach kształci przyszłych techników, oferuje też uczniom 2 kierunki szkoły branżowej. Od wielu lat jesteśmy beneficjentem funduszy unijnych. Pierwsza ważna inwestycja, jaka u nas została przeprowadzona z funduszy unijnych, to termomodernizacja 2 budynków szkolnych, co widać na zewnątrz, nowa elewacja, pięknie. Tak. To była jedna duża inwestycja. Kolejny ważny projekt, który pozwolił na wzbogacenie w pomocy dydaktyczne naszej szkoły, to jest duży projekt jakość szkolnictwa zawodowego i w ramach tego projektu z funduszy unijnych została wykonana nowa pracownia gastronomiczna, nowoczesna, chyba najbardziej nowoczesna pracownia w tej chwili na tym rynku edukacyjnym naszym w regionie. Doposażona również została w bardzo nowoczesny sprzęt pracownia analityki, sprzęt drogi, sprzęt bardzo specjalistyczny, profesjonalny, gdzie uczniowie w zawodzie technik analityk mogą wykonywać już profesjonalne badania. I kolejna rzecz, jaka została z funduszy unijnych zrealizowana, to jest doposażenie pracowni architektury krajobrazu. I tutaj też bardzo dużo sprzętu nowego, który jest wykorzystywany przez uczniów na zajęciach. Inwestowanie środków unijnych w specjalistyczne urządzenia do pracowni szkolnych to tylko jedno z wielu sposobów wsparcia unijnego na rzecz Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europejskiej uczniowie rolniczaka mogą również realizować praktyki zawodowe poza granicami kraju. U nas już od wielu lat realizujemy staże zagraniczne dla uczniów, gdzie uczniowie mogą realizować praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców. W tym względzie najczęściej współpracujemy z Hiszpanią. Wysyłamy uczniów na staże na południe Hiszpanii, do Andaluzji.
I również w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji takiego projektu unijnego Staże zagraniczne drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy, tak się ten projekt nazywa, gdzie 20 uczniów naszej szkoły w sierpniu wyjedzie do pracodawców hiszpańskich i tam będzie realizował praktykę zawodową. Jak to wpływa w ogóle na proces edukacyjny? Mocno rozszerza horyzonty? Bardzo mocno rozszerza horyzonty. Uczniowie w trakcie realizacji takich staży mocno poszerzają swoje kompetencje zawodowe, ale nie tylko kompetencje zawodowe, bo i kompetencje społeczne i językowe. Uczą się po prostu Europy. Są takimi Europejczykami w 100%. Termomodernizacja budynku szkoły, nowoczesne pracownie lekcyjne czy wyjazdy zagraniczne młodzieży w ramach praktyk zawodowych stałyby pod wielkim znakiem zapytania, gdyby nie możliwość sięgania po finansowanie takich przedsięwzięć z unijnego budżetu. Stwarzanie młodzieży jak najlepszych i stojących na jak najwyższym poziomie warunków edukacji przyniesie oczekiwane korzyści w ich karierze zawodowej. A skoro już jesteśmy w Słupsku, to warto spojrzeć na to miasto pod kątem pozyskiwania i wydatkowania funduszy unijnych przez lokalny samorząd. W kolejnym odcinku naszego programu porozmawiamy o prowadzonej w mieście od kilku lat rewitalizacji.